Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Czarnecki, jestem dziennikarzem Radia Z. Witam Państwa w kolejnym podcaście prezentującym sylwetki autorów nominowanych do nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Ze mną w studiu imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Witam panów Dariusza Farona zdalnie i pana Szymona Jadczaka, dziennikarzy portalu WP.pl. Obaj panowie zostali nominowani za reportaż Piekło u zakonnic, bicie, wiązanie, zamykanie w klatce, horror dzieci w DPS pod Krakowem. Reportaż ten został opublikowany 13 czerwca 2022 roku w portalu WP.pl. O co konkretnie chodziło z tym DPS-em prowadzony przez, użyjmy to w cudzysłowie, siostry miłosierdzia? Chodziło o to, że siostry prezentki prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie znęcały się nad podopiecznymi, czyli nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dochodziło tam do rzeczy, w które trudno było uwierzyć. Też na początku nam, autorom, trudno było uwierzyć, jak usłyszeliśmy właśnie, czego dopuszczały się siostry prezentki. To było bicie, znęcanie się, zamykanie w klatce, przewiązywanie tych dzieci na noc do łóżek. To przywiązywanie działało tam jak forma kary, ale też jak sposób na zapewnienie sobie spokoju, żeby te dzieci po prostu nie goniły, żeby spokojnie leżały w łóżku. No i jak usłyszeliśmy od sygnalistów, od byłych pracowników, od rodziców, od samych dzieci, to niestety trwało od lat. No właśnie, bo o siostrach prezentkach to chodzą już takie legendy o ich placówkach, że w internatach, których uczy się młodzież, też wcale nie jest tak różowo. Jak wam się udało wreszcie rozwikłać tą sprawę, czyli jak wam się udało, czy dotarliście do siostry przełożonej? No wreszcie ten dom DPS został zlikwidowany. No bo też trzeba tutaj dodać, że to nie był jakiś odosobniony właśnie przypadek u sióstr prezentek, bo wcześniej Rzeszowska Gazeta Wyborcza opisywała z kolei jakieś tam nieprawidłowości i też podobne historie w Rzeszowie, właśnie w internacie. W internacie, tak? Tylko że no nie oszukujmy się, siłą naszego tekstu było to, że nam zaufali ludzie, którzy bezpośrednio pracowali w tym DPS-ie. No i dzięki ich poświęceniu i zaufaniu, którym nas obdarzyli, my mieliśmy zdjęcia i przede wszystkim nagrania, tak? Ja do końca życia będę pamiętał tą chwilę, kiedy to było jakoś późno wieczorem, po 23, bo osoba, która nam wysłała to nagranie, była na jakiejś nocnej zmianie i ja dostałem na telefon nagranie związanego dziecka w klatce, tak? No, takie nagrania, ja nie wiem, kojarzyłem z jakąś Rosją, z jakąś Koreą Północną, z jakimiś po prostu, no nie oszukujmy się, dzikimi krajami, tak? A tu nagle dostaję na telefon nagranie, gdzie po prostu niepełnosprawne dziecko jest trzymane w klatce, bo po prostu ktoś nie wypełnia we właściwy sposób swoich obowiązków. Chce się przespać na przykład. I w ten sposób stara się temperować to dziecko. No, to było porażające, co zobaczyliśmy, więc to było ogromne zaufanie, które nam się udało jakoś wypracować z tymi ludźmi, którzy tam pracowali. To byli aktualni pracownicy, znaczy ci ludzie wtedy tam pracowali. Tak, no to byli ludzie, którzy no, ryzykowali strasznie dużo, tak? Którzy ryzykowali całą tam karierę w tym miejscu. To też jest miasteczko małe, w którym pewnie nie ma wielu miejsc pracy, więc ryzykowali, ale podjęli to ryzyko. My staraliśmy się ich jak najbardziej chronić, ale też jak najlepiej pokazać tą sytuację. No jak już zebraliśmy to dowody, no to trzeba było pojechać tam na miejsce i z tymi zakonnicami porozmawiać. I to też było jakieś kolejne wstrząsające doświadczenie, bo po prostu pod przykrywką jakiegoś uśmiechu, jakiegoś lekceważenia właściwie tej sprawy, albo takiego pozornego lekceważenia, no te zakonnice ogólnie udawały, że wszystko jest okej, że nie widzą w ogóle problemu i właściwie do momentu publikacji to nic się nie działo i one nie widziały, że coś tam jest nie tak. Czytam w waszym reportażu takie zdanie. Największy strach budzi siostra Alberta. Dzieci bije to siostra Bronisława, dyrektorka DPS-u, przypominająca babunię z bajki. Ale w tym maltretowaniu brali też udział świeccy, czyli ci pracownicy, którzy tam pracują, to oni musieli wsadzać te dzieci do klatki. Dodajmy, tam nie tylko dzieci były, tam byli też dorośli, ludzie, którzy są już pełnoletni, ale są całkowicie zależni od innych osób, czyli są całkowicie niepełnosprawni, trzeba się nimi non-stop opiekować.
jak przez wiele lat ci ludzie ukrywali to, co tam się działo? Co się stało takiego? Czy wiecie, co tak zapaliło tą iskrę? Może jakiś nowy pracownik przyszedł? Nie wiem, o co chodzi, ale skąd, jeśli ten dom opieki działał od dziesiątek lat, bo od lat 70. to był dom opieki. Rozumiem, że metody musiały tam takie panować już też długo. To co mogło być takim zapalnikiem, że do was to trafiło? Zapalnikiem było właśnie to zdarzenie z siostrą Albertą, którą wspominałeś, która po prostu na oczach całego domu podczas jakiegoś przedstawienia teatralnego, które tam miało miejsce, no, zaczęła pić jedno z dzieci. I to gdzie to chyba miało taki wymiar, że jednego z tych pracowników przełamała jakąś granicę. I to był taki moment, żeby właśnie przyjść do dziennikarzy. Też jeśli chodzi o byłych pracowników, czy pracowników, którzy wówczas tam pracowali, to jest bardzo złożone zagadnienie, bo pytanie, które samo się nasuwa po publikacji takiego reportażu, dlaczego oni nie zareagowali wcześniej, ci pracownicy bardzo nam to obszernie tłumaczyli i też czuli się współwinni. Natomiast kiedy funkcjonujesz w takim przemocowym środowisku, to masz zupełnie inną perspektywę jak osoba z zewnątrz. Kiedy słyszysz na każdym kroku, że tutaj się nic nie da zmienić, że dyrektorka może wszystko. Sama też siostra Bronisława mówiła do jednej z pracownic, że cytując tutaj, ja jestem Bogiem. No i zaczynasz w to wierzyć. Tak ten mechanizm, wydaje mi się, działał. Natomiast byli pracownicy, z którymi rozmawialiśmy, mieli świadomość, że to trzeba było przerwać już wcześniej. Wydaje mi się, że w tego typu przypadkach często tak jest, że jedna sytuacja z pozoru niewinna, bo przecież tam działy się dużo gorsze sceny niż ta scena na świetlicy, ale właśnie, że czasem taka jedna sytuacja przelewa czarę i rusza takie domino, którego już nie można zatrzymać. Właśnie, bo pracownicy mówili wam, ja to wyczytałem w reportażu, jak chcesz pracować, to musisz trzymać się zasad wprowadzonych przez siostry. A do tego dochodzi jeszcze chyba ostracyzm społeczny, bo przecież jak jest DPS w małej miejscowości, to z tego DPS-u żyją też inni ludzie, bo ktoś dostarcza żywność tam, ktoś tam. No, jest to miejsce, które daje pracę. Źródłem przemocy był też system, tak? Bo ci ludzie, zakładam, że i te siostry, i ci pracownicy świeccy, no to nie są do szpiku kości źli ludzie, tylko po prostu okoliczności ich zmuszały też. I jeśli na zmianie na kilkadziesiąt osób, które tam przebywały, były, nie wiem, jedna, dwie opiekunki, to one sobie po prostu nie dawały rady, a jak sobie nie dawały rady, no to starały się, nie wiem, rekompensować to, co miały robić, no przemocą, krzykiem, takimi metodami, więc to też niestety brak dofinansowania, brak jakichś tam zasad prowadzi właśnie do takich tragicznych sytuacji i to właściwie no też można gdzieś tam oczywiście winić bezpośrednio ludzi, no ale też system, który jest niewydolny, prowadzi do takich patologii. System, który nie daje na przykład możliwości zatrudnienia większej liczby pracowników w takich DPS-ach. Bo jak ja czytam, że terapeutka wiąże dzieci, to po prostu nie wierzę, co czytam. Bo ja rozumiem, że jest tam jakaś pracownica socjalna, umowna pani Krysia, która no nie daje sobie rady, nie ma przeszkolenia, ale terapeutka to jest dla mnie po prostu niewyobrażalne. Znaczy, przede wszystkim Szymon powiedział tutaj o systemie. Trzeba jasno powiedzieć, że siostry prezentki, przynajmniej te, z którymi się zetknęliśmy przy okazji pracy nad reportażem, nie miały odpowiedniego przygotowania do pracy z dziećmi. Natomiast jeśli chodzi o pracowników świeckich, to też już padło, że mówimy o małym mieście, gdzie trudno jest o pracę i gdzie żyjesz w przeświadczeniu, że nie możesz tak naprawdę przerwać tej zmowy milczenia, bo tylko ciebie spotkają konsekwencje. Stąd jeszcze raz słowa uznania dla sygnalistek. Kiedy rozmawialiśmy, pamiętam, na pierwszym spotkaniu, one były bardzo świadome tego, co się może stać i tego, że zaraz być może ktoś, nie wiem, zacznie wytykać palcami i atakować. Mimo wszystko no jest to przerażające, że to się działo przez lata i absolutnie nikt nie reagował. Przerażające, że już kiedy zaczęliśmy zadawać konkretne pytania, pytać o konkretne nadużycia, siostry próbowały przerzucić odpowiedzialność na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, to znaczy, że są niegrzeczne, że to jest trudna praca.
To jest jasne. To tu pełna świadomość tego, że to jest bardzo trudna praca, że czasem emocje biorą górę, natomiast no, chyba nikt nie ma wątpliwości, że te metody były absolutnie niedopuszczalne i no i żal, że po prostu przez te lata skrzywdzono tyle dzieci. Pamiętajmy, że mówimy o dzieciach, które w wielu przypadkach nie mają nikogo. Gdzieś pochodzą z, nazwijmy to, trudnych domów. Nie każde dziecko mogło liczyć na to, że co tydzień czy co kilka dni przyjeżdża mama czy inny członek rodziny. I, no i nie było wyjścia tak naprawdę. One były skazane przez lata na to środowisko, bo inne nie istniało dla nich. Dodajmy, że przecież w Polsce co jakiś czas, nie wiem czy raz do roku, ale na pewno raz na dwa lata wybucha afera w jakimś domu opieki. Najczęściej chodzi tutaj o domy opieki prywatne, gdzie się źle traktuje, zwłaszcza starsze osoby, też niedołężne, też często już niesprawne intelektualnie, bo nie wiem, z demencją albo z Alzheimerem. I powiem tak, nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje u sióstr, że coś takiego dzieje się w miejscu, gdzie, no właśnie, tak jak na początku powiedziałem, są siostry miłosierdzia. A mi się wydawało po prostu to niewyobrażalne. No to też jest niestety mała miejscowość, więc wszyscy się znają. No tam nam opowiadano, że urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę przychodzili, no, dostawali ciasto, kawę i nie wychodzili poza... My też byliśmy w tym pokoju. Akurat jak my przyszliśmy do sióstr, to tak się składało, że to ciasto już czekało, bo za chwilę mieli przyjść kolejni ci urzędnicy na kontrolę, tak? I ciasto i kawa jeszcze czekała. No, czyli co, nie wchodzili do tych pokoi, gdzie były klatki, gdzie były to dzieci? To jest dla mnie niebywałe, bo wystarczyło wejść tam na gabinet właśnie siostry był na parterze, tak? Ale wystarczyło wejść kilka kroków wyżej, a tam już po prostu śmierdziało, tak? Więc zamiast jeść to ciasto na dole, to trzeba było iść po prostu kilka kroków wyżej i wtedy byśmy zobaczyli, że jednak tam nie jest tak dobrze, jak siostra nam opowiada. No, tylko... Siostra o wyglądzie babci. Już, no siostra o wyglądzie babci, tak, ale no, nie ma różnicy, no zło może czynić każdy, tak, niezależnie od wyglądu. Więc też no, nagle się okazało, że kiedy my się zajęliśmy tematem, to i prokuratura nagle, jak dostała pytania, to przyspieszyła i zaraz się pojawiły zarzuty dla siostr, dla obu tych sióstr, tak? Nagle się okazało, że można te siostry odseparować od tych dzieci, dostały, nie dostały aresztu, no ale dostały zakaz zbliżania się do dzieci, zakaz pracy z dziećmi i zakaz zbliżania się do tego konkretnego DPS-u na bodajże tam 200 metrów, tak? I nagle się to wszystko udało, chociaż we mnie jest cały czas gdzieś tam taki niepokój, że ta siostra wyjechała z tego Jordanowa, ale gdzie ona dzisiaj jest? No właśnie, tego z jakimś innym Jordanowie pewnie. Być może nie jest z dziećmi, ale z osobami starszymi, które są też niepełnosprawne. No właśnie. A co z tymi urzędnikami, którzy przychodzili, jedli ciasto i nie chcieli poczuć tego smrodu na piętrze? No to jest tak, że my tam cały czas staramy się trzymać rękę na pulsie i gdzieś jakś dopytuje się, co tam co kilka dni w prokuraturze i ciągle słyszę, że mają być zarzuty rozszerzane, tak? Że śledztwo trwa i że tam jest zbierany materiał. No, na razie dajemy pracować prokuraturze, no ale też nie będziemy odpuszczać tej sprawy i cały czas liczę, że jednak tam większa liczba osób odpowiedzialnych zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i w jakiś sposób jednak ukarana, bo to no nie można z pobłażliwością patrzeć na coś takiego, tylko trzeba jednak wyciągać konsekwencje. Z tego, co pamiętam, to zaś ten DPS został zlikwidowany, a wszyscy podopieczni zostali przeniesieni do innych DPS-ów. Czy się mylę? Nie, ten funkcjonuje, tylko tam starostwo przejęło. A, starostwo przejęło, no tak, właśnie. Czyli to... Jeszcze, natomiast no, dla mnie jedną z najbardziej przerażających spraw w całym tym zamieszaniu jest właśnie reakcja urzędników. Większość z nich mówiła, żeby, większość związana z siostrami mówiła, żeby poczekać z wyrokami. Nie było ani słowa o dzieciach. To mnie najbardziej przerażało. Tak jak zresztą ze strony sióstr zakonnych, ze strony siostry Bronisławy. Cała narracja tak naprawdę skupiała się na tym, by bronić sióstr, bronić zakonu, a to przecież tutaj głównie chodzi o dzieci. Zabrakło mi chociażby jedynego, przepraszam, zabrakło mi chociażby dwóch słów o tym, że trzeba pomyśleć o tym, co dalej z tymi dziećmi,
być może one powinny, znaczy być może, tutaj ironizuję, powinny zostać objęte jakąś opieką psychologiczną po tym, co przeszły. Tego w ogóle nie było, takich kwestii nie poruszano. Słyszeliśmy, że to jest kolejny atak na kościół złośliwych mediów i też kurator Nowak pisała, żeby się wstrzymać. Ja rozumiem, oczywiście wyroki nie zapadły, natomiast sama ta postawa siostry Bronisławy, która najpierw nam powiedziała na spotkaniu, że nie ma żadnej klatki, później zaczęła tłumaczyć, że jest jakieś łóżko ogrodzone. No, kiedy poprosiliśmy, że powiedzieliśmy, że skoro to jest zwyczajne łóżko, to chętnie je zobaczymy, no to nas nie wpuściła. Tak samo było przecież z drutem kolczastym na ogrodzeniu, kiedy najpierw siostra tłumaczyła, że to na ptaszki, cytując. No potem dwa dni po naszym tekście, czy kilka dni po naszym tekście ten drut zdjęto. Skoro na ptaszki, no to dlaczego zdjęto? I takich sygnałów jednoznacznie świadczących o tym, że działo się coś bardzo, bardzo złego, było bardzo dużo. Stąd no po prostu, szczerze mówiąc, przykro mi się zrobiło, jak słuchałem, jakie to złe są media, jak trzeba bronić Kościoła, a nie znalazło się w tej dyskusji ze strony przedstawicieli kościelnych i niektórych urzędników miejsce na rozmowę o dzieciach. Czy po tym waszym tekście macie nadzieję, że trochę bardziej rodziny osób, które oddają swoich członków, swoich rodzin do takich domów. Już nie mówię tylko o niepełnosprawnych dzieciach, ale też mówię o dorosłych, bo to jest większe zjawisko, że się oddaje osoby starsze, chore na Alzheimera, czy po prostu z demencją do domów opieki, że te rodziny będą bardziej uczulone i będą bardziej kontrolowały te warunki, jakie tam panują, czy macie wrażenie, że po prostu rodziny oddają i się już mają kłopot z głowy i koniec? Oj, nie winiłbym tutaj w ogóle rodzin. Mi też takie jedna... Ja nie chcę, nie winię. Tylko... Ja mówię o tym, że czy po waszym tekście będzie większe wyczulenie. Czy macie na to nadzieję, że będzie to Ale wyczulenie? Ale to wyczulenie było, tylko ja też jedno z takich flashbacków z pracy nad tym tekstem, to pamiętam, jak byliśmy z Darkiem, pojechaliśmy po prostu, jedna z matek nie odbierała od nas telefonu, martwiliśmy się, co się stało, pojechaliśmy po prostu zobaczyć, co się u niej dzieje w domu i ona odebrała dziecko stamtąd, tylko po prostu to był koszmar, tak, ona żyła w małym mieszkanku komunalnym, jakimś tam socjalnym, dziecko było w takim stanie, że wymagało 24 godziny na dobę opieki, a ona miała oprócz tego pracę, wymagającą, ciężką pracę, nie miała nikogo do pomocy. Ja po prostu, no, tam się chciało płakać, tak, bo no, sytuacja bez wyjścia i jeszcze ona się dowiaduje, że jej dziecko jest gdzieś tam katowane właśnie, więc rodziny też gdzieś tam z nami współpracowały, rodziny nam pomogły, tak, także rodziny były świadome, tylko część tych matek po prostu, matek czy rodzin jest w ogóle no, w sytuacji w matni, bez wyjścia, więc tutaj niestety, ale... No ja bym oczekiwał, że jednak władze będą bardziej się tym przejmowały. No mnie, no rozwalił mnie wojewoda Małopolski, który tam kilka dni, jak już trochę przycichło, no to gdzieś tam wystąpił, bodajże w Radio Maryja, tak? I opowiadał o tym, że nas trzeba ścigać, dziennikarzy, a tam się nic takiego właściwie nie działo, tak? Więc takim myśleniem władzy to my daleko nie zajedziemy i jeśli przedstawiciele władzy mają, bardziej się troszczą o to, żeby hierarchowie Kościoła mieli się dobrze, a nie żeby dzieci nie cierpiały, no to gdzie my jesteśmy? No właśnie, i znowu pesymistyczny akcent. Kończymy tym pesymistycznym akcentem. Mamy nadzieję, że z tych pieniędzy, które w tej chwili władza nasza pobiera z naszych składek, czyli podwyższenie składki zdrowotnej, że może coś do DPS-ów dotrze i może ktoś się wreszcie zajmie lepiej tą sprawą. Moimi gośćmi byli nominowani do Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego Szymon Jadczak i Dariusz Faron, dziennikarze portalu WP.pl. Dziękuję wam i dziękuję państwu. Dziękujemy.